Kolejny druk. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ugorek Wschód. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1260. Drugie czytanie. Referuje pani dyrektor. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado. Do druku 1260 wpłynęły dwie poprawki. Pierwsza poprawka wniesiona została, obie poprawki zostały wniesione przez pana radnego Adama Kalitę. Pierwsza poprawka o brzmieniu częściowo pozytywnie rozstrzyga się uwagę 475 w zakresie punktu B wniesiona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ugorek Wschód zawartą w załączniku numer 2 do projektu uchwały i części działki numer 1171/30 obręb 4 Śródmieście zostaje włączona do obszaru U5 zgodnie z załącznikiem. Poprawka ta uzyskała opinię prezydenta negatywną. Uzasadnienie prezydenta jest następujące. Zgodnie z ustaleniami projektu planu dla działki 171/30 obręb 4 Śródmieście w projekcie planu wyznaczono tereny zieleni urządzonej o symbolu ZP2 z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń urządzoną i przeznaczeniem uzupełniającym pod zieleń izolacyjną. W terenie ZP2 dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych i tras rowerowych. Oznaczony na rysunku planu przebieg ciągu pieszego i trasy rowerowej po przedmiotowej działce jest wynikiem wytycznych Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zawartych w opinii do projektu wyżej wymienionego planu z dnia 9 października 2012 roku oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 26 października 2012 roku wskazujących potrzebę powiązania terenów osiedla Ugorek z terenami rekreacyjnymi Parku Lotników Polskich poprzez wyznaczenie ciągów pieszych i rowerowych na kierunku wschód-zachód. Wskazana na załączniku graficznym część działki numer 171/30 włączona do terenu U5 miałaby wymiary 190 metrów na 16 w najszerszym miejscu. Wskazana wyżej ewentualna zmiana, ewentualna zabudowa nie wpłynęłaby korzystnie na zachowanie ładu przestrzennego w tym terenie. Ponadto należy zauważyć, że wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z tej poprawki powinno skutkować ponowieniem czynności proceduralnych planistycznych. Druga poprawka, złożona też przez pana radnego Adama Kalitę, o brzmieniu. Działka 755/1 obręb 4 Śródmieście oznaczona zostaje w projekcie graficznym rysunku planu symbolem U. Ta poprawka jest również przez prezydenta zaopiniowana negatywnie. Zgodnie z ustaleniami projektu planu dla działki wskazanej w poprawce w projekcie planu wyznaczony został symbol ZP2 z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń urządzoną i przeznaczeniem uzupełniającym pod zieleń izolacyjną. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dla analizowanej nieruchomości wskazano przeznaczenie na tereny o przeważającej funkcji usług publicznych UP w obrębie której wyróżnia się główne funkcje to zabudowa usługowa, obiekty i urządzenia służące realizacji celu publicznego, ale również tereny zieleni publicznej. Oraz w tymże studium w innym dziale główne kierunki zagospodarowania przestrzennego zapisano, że może nastąpić wykorzystanie terenów otwartych dla kształtowania zieleni publicznej powiązanej z usługami oraz włączonych do systemu przyrodniczego miasta. Mając na uwadze powyższe, to jest możliwość przeznaczenia obecnie niezabudowanej nieruchomości zagospodarowanej w chwili obecnej jako ogród służący
pomocy rekreacji nie tylko również mieszkańców osiedla Ugorek na tereny zielone włączone w system przyrodniczy Krakowa, zachowując pełną zgodność ze studium, utrzymano wskazany w projekcie planu sposób zagospodarowania terenów. Należy również zaznaczyć, że działka 755/1 Obręb Śródmieście wraz z pozostałymi nieruchomościami niezabudowanymi we wschodniej części obszaru objętego projektem planu w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Muzeum Lotnictwa stanowi korytarz ekologiczny łączący Dolinę Wisły z Doliną Potoku Sudu-Dominikański i terenów w północnej części Krakowa wchodzących w obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wprowadzenie do projektu zmian wynikających z tej poprawki również spowodowałoby ponowienie czynności proceduralnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Dominik ma... projektodawca będzie później. Poprawek, będziemy pierwszy dyskutować. Nie, później mówię, że później projektodawca. Ja mam jedno pytanie, pani prezydent, dotyczące tych poprawek, ponieważ ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym mówi wyraźnie, że miejscowy plan składa się z dwóch części, części tekstowej i części graficznej, czyli mapy. Tymczasem obie poprawki pana radnego odnoszą się tylko do korekty rysunku planu. W związku z czym moim zdaniem sytuacja po ich przyjęciu byłaby taka, że mielibyśmy na mapie oznaczony symbol, znaczy zmieniłby nam się symbol na przykład z ZP na U, czyli z dzielnej publicznej na usługi, natomiast dla tego terenu dalej obowiązywałyby ustalenia części tekstowej planu dotyczące terenu zielonego. W związku z tym moje pytanie jest następujące, czy te poprawki są zgodne z przepisami prawa i zgodne z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym i czy ich wprowadzenie, czy ich przyjęcie przez Radę nie spowoduje wady prawnej całego planu, gdyż będziemy mieli niezgodność pomiędzy częścią tekstową, opisową, a częścią graficzną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź panią prezydent. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, poprawki radnych do planów traktujemy jako wyrażenie intencji. Natomiast rolą urbanistów jest ich analiza i ustosunkowanie się do nich. Także przedstawiony problem przez pana nie ma znaczenia dla obrad nad tymi poprawkami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Adam Kalita. Pani Prezydent, Wysoka Rado. Przede wszystkim chciałbym prosić państwa radnych o przyjęcie tych poprawek. Zaraz powiem dlaczego. W ogóle jestem troszkę zdziwiony tą dyskusją, która już od paru druków się tu odbywa, mianowicie staramy się chyba zrobić wszystko, żeby zaszkodzić własności prywatnej, ale to zostawiam sobie na inną dyskusję. Natomiast chciałbym opowiedzieć państwu pokrótce i wyjaśnić kwestie tych poprawek, prosząc, jak już zaznaczyłem, jednocześnie o ich przyjęcie. Jeżeli chodzi o działkę 750/1 obręb 4, to jest działka, którą od ponad 30 lat jest własnością spółdzielni. Spółdzielnia płaci z tego tytułu podatek użytkowania wieczystego w dniu dzisiejszym około 60 tysięcy rocznie, co się przekłada oczywiście na każdego spółdzielcę. To nie jest tak, że te pieniądze się gdzieś pojawiają, płacą spółdzielcy. To jest jeden argument, dosyć chyba ważny. Drugi
Ta działka w planie zagospodarowania przestrzennego, o czym pani dyrektor mówiła, jest przeznaczona, jak państwo wiedzą, na zieleń publiczną, co jest niezgodne z obowiązującym do dzisiaj studium. Bo momencik, Adasiu, bo weszła królewna i królewicze weszli. Przysiraj co, krakowscy. Witam królewne i królewicze. O, i bardzo proszę. Chciałem też zwrócić uwagę na to, że przez członkowie złożyli ponad 500 uwag do tego planu. I tu konflikt jest oczywiście z tym ogrodem zielonym, o którym pani dyrektor już też mówiła. On żadnym publicznym ogrodem nie jest, bo jest zamknięty. W związku z tym trudno tu mówić o zieleni publicznej. Więc jak jest zamknięty, to jest prywatny, a nie jest publiczny. Jest to, jeżeli chodzi o działkę 750/1. Natomiast jeżeli chodzi o działkę 171, proszę? Dlaczego? A skąd pan wie, pani? Nie. To pan źle widzi. Ale ja rozumiem, że bez względu na to pan zagłosuje za poprawkami, bo pan jest z Platformy Obywatelskiej, więc powinien panu, dobro obywateli, powinien pan się zastanowić nad tym, chyba że już nie jesteście za własnością prywatną. To też jest możliwe oczywiście. Proszę? W temacie poprawki oczywiście. Panie Przewodniczący, ja bym bardzo prosił, żeby pan zwrócił Przewodniczącemu Stawowemu uwagę, żeby nie komentował ze swojego miejsca mojej wypowiedzi. Bardzo bym prosił. Jeżeli chodzi o następną poprawkę, dotyczy ona działki 171/30. Chciałbym tu powiedzieć o następujących uwagach. Ten plan zagospodarowania to, jak państwo wiedzą, akt prawa miejscowego, który bezpośrednio określa sposób korzystania z prawa własności do nieruchomości. Usługi publiczne w planie zagospodarowania od razu można na tym terenie rozpocząć inwestycje, rozpocząć projektowanie. Natomiast studium, bo takie argumenty padały, to jest tylko obietnica wytyczna dla takich planów. Uchwalenie studium może potrwać kilka do kilkunastu miesięcy. Dopiero wtedy będzie można przystąpić do uchwalania nowych planów. I to chyba wszystko. Jeszcze raz bardzo bym prosił o przyjęcie tych poprawek. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa? Pan Grzegorz Stawowy, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo, miałem nie zabierać głosu w tej dyskusji, bo dla mnie ta sprawa jest oczywista, a słabość merytoryczna poprawek jest jakby mówiąca wszystko o tym, jak zostały one zrobione. Otóż Panie Radny, ja zakładam, że Pan ich nie pisał, bo nikt nie pisze dwóch poprawek w ciągu dwóch godzin różną czcionką, boldując swoje nazwisko, a w jednej tak, a w drugiej nie. No i Pan tak naprawdę nie wie w ogóle, o co chodzi w tych poprawkach. I Pan przedstawia argumenty, które niestety nie są prawdziwe. Bo to nie jest kwestia szanowania własności prywatnej lub jej nieszanowania, tylko to jest kwestia przestrzegania przepisów prawa. Jeżeli ktoś kupuje działkę,
i ma do niej akt notarialny, to do tego aktu notarialnego jest wypis z planu miejscowego albo jeżeli nie ma planu miejscowego, ze studium, jakie obowiązuje w tym terenie. Jeżeli ktoś kupuje działkę, a mówię tutaj o działce 171/30, czyli tej, na której rzekomo ma powstać usługa publiczna, to idąc do notariusza musi mieć taki dokument, bo on jest ustawowo wymagany. W związku z tym wie, że ta działka jest w obszarze, które studium uwarunkowań miasta Krakowa mówi, przeznacza na inwestycje celu publicznego. Tym zieleń. Tam jest taki zapis. W związku z tym, jeżeli ktoś ją kupuje, to musi się liczyć z tym, że Rada Gminy podejmie uchwałę o planie miejscowym i pan najprawdopodobniej za taką uchwałą głosował jakiś czas temu, gdzie w uzasadnieniu uchwały było napisane, że jest to plan o charakterze ochronnym, mający chronić te tereny przed zabudową. Tymczasem pan najprawdopodobniej sobie nie sprawdził, że na tej działce 171/30 jest wydana WZ-ka na blok mieszkalny, który nie jest celem publicznym. W związku z tym przedłużanie procedury planu miejscowego, a pana poprawki do tego prowadzą, skończy się tym, że ów właściciel uzyska pozwolenie na budowę i postawi w poprzek tego terenu, bo ta działka jest wąska, ma 16 metrów, ale jest bardzo długa. Postawi blok, który zgodnie z parametrami z WZ-ki może mieć 3200 metrów powierzchni. No, dzieląc przez średnią powierzchnię mieszkania w Krakowie około 50 metrów, mamy 60 kilka mieszkań. Także to nie jest tak, że my tutaj poprzemy część uwagi i będzie tam obieg jakiś o funkcji zdrowia czy sportu, tylko wprowadzając ten zapis, wstrzymujemy plan miejscowy, dajemy czas na zrobienie pozwolenia na budowę. Jak jest pozwolenie na budowę, to żaden plan miejscowy nie ma znaczenia, ponieważ pozwolenie z mocy prawa jest ważniejsze niż plan miejscowy. W związku z tym to nie jest kwestia ochrony własności, tylko to jest kwestia świadomości właściciela, co kupuje. Przecież właściciel tutaj 3 tygodnie temu mówił, że jest posiadaczem tego terenu, że go kupił kilka lat temu. Co więcej, od 3 lat ma WZ-kę na ten blok. Jeżeli by go chciał budować, no to już pewnie by to zrobił. Z jakichś przyczyn nie budował, bo nie wiedział, że jest plan miejscowy procedowany. Jeżeli jest taka wola właściciela, że on chce inwestować w urządzenia publiczne, w funkcję publiczną, nie ma problemu. Zaproponujemy jako komisja planowania tam usługi publiczne, czy zdrowia, czy sportu, z budynkami zaplecza gospodarczego i niech buduje. Zmienimy plan miejscowy, będzie od dzisiaj o rok później ten plan miejscowy niż uchwalany. Jeśli chodzi o spółdzielnie, to problem jest dość podobny, dlatego że nie ma dokumentów, które by świadczyły o tym, że spółdzielnia chce budować domy spokojnej starości. To jest deklaracja, jest idea, jest przekazana jakby informacja, że spółdzielnia jest gotowa zmienić tego swoje stanowisko. Ale nie ma rozpoczętej procedury WZ-ki na takie inwestycje. Jest procedowana WZ-ka na budynki mieszkalne, panie radny. I przedłużenie procedury w wyniku pana poprawek da możliwość uzyskania pozwoleń na budowę. My mamy tam konflikt mieszkańców konkretnych tego budynku przy seniorów lotnictwa z mieszkańcami spółdzielni z całego Krakowa. Oczywiście, że oni wolą, żeby ten teren zabudować, bo to nie jest pod ich blokiem. Tam, gdzie pan mieszka, też pan wolałby mieć teren zielony, ale jak pan płaci za podatki w drugiej części miasta, to tak naprawdę to pan interesuje, bo to nie jest bezpośrednio w pana interesie. Ale tyle pan miał. Stąd moim zdaniem ja zaproponowałem tutaj przedstawicielom obu stron konfliktu, żeby wypracowali jakieś stanowisko. W ramach zmian do studium możemy wprowadzić część usług publicznych, na przykład domy spokojnej starości, w jakimś wyznaczonym terenie dopuścić je. To jest tylko kwestia dogadania kompromisu między stronami, bo nie jest sztuką, że my przegłosujemy plan miejscowy zielony albo inwestycyjny, tak? Bo my tam w zasadzie możemy dopuścić inwestycje celu publicznego, nie wiem, szkoły na przykład możemy tam dopuścić budowę. I ktoś wybuduje prywatną uczelnię i ten park zniszczy. Czy on jest prywatny, czy nie, to jakby nie wnikam to, bo on jest na działce spółdzielni, to jest w użytkowaniu wieczystym. Czyli jak przyjdzie spółdzielca z innej części Krakowa, z tej spółdzielni, to w zasadzie nie ma podstaw, żeby go tam nie wpuścić. Ale największy problem, jeszcze jedna rzecz, no, na podstawie tej koncepcji, którą pan załączył jako planszę poglądową, no ciężko ustalić, nie wiem, czy pani dyrektor Kaczmarska-Michniak o tym mówiła, jakiekolwiek parametry zabudowy. Bo proszę mi powiedzieć na podstawie tej poprawki, jak wysokie są te budynki, jaką mają długą elewację,
jaka jest wskaźnik intensywności zabudowy, ile jest powierzchni czynnej biologicznie, a ile powierzchni zainwestowanej, a ile powierzchni utwardzonej. No, ta poprawka tylko i wyłącznie wstrzymuje plan miejscowy, panie radny. Pan ma świadomość tego. No, ona nawet nie pomaga tej spółdzielni tak naprawdę. Ja mam prośbę, żeby jednak te poprawki nie popierać, dlatego że wstrzymamy plan miejscowy, dopuścimy zabudowę tego terenu blokami, a to miały być funkcje publiczne, otwarte. To jest teren przy Muzeum Lotnictwa. Oczywiście można powiedzieć, że tam już jest dosyć terenu zielonego, tylko wiecie państwo, no, są plany miejscowe, gdzie rezerwujemy tereny zielone, ale są też takie plany miejscowe, gdzie ich praktycznie w ogóle nie ma, tak? Są tylko w obszarze inwestycji, nie ma wydzielonego planu miejscowego. Przed chwilą omawialiśmy plan dla okolic Wielickiej, gdzie w zasadzie z wyjątkiem jednego małego skwerku, gdzie jest boisko, nie ma zieleni jako takiej wydzielonej. Są tylko zielenie przy inwestycjach, które są planowane. To jest plan inwestycyjny, a ten plan ma charakter ochronny. Oczywiście możemy zdecydować, że nam coś później pozmieniamy, tylko no nie róbmy tego WZ-kami. Jakby to jest trochę szkodzenie takiej przestrzeni publicznej. Stąd wydaje mi się, że rozumiejąc intencje pana radnego Kality, no jednak one by na dzisiaj więcej zaszkodziły temu terenowi niż pomogły. No, myśmy jednak przystąpili do planu przestrzennego o charakterze ochronnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Ptaszkiewicz. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja chciałem zapytać, bo jednym z głównych argumentów, którym się posługujemy, to jest zgodność ze studium, planu zgodność ze studium. Jeżeli w studium były usługi publiczne, to dlaczego teraz jest zieleń? I czy branie zobowiązania gminy do wykupywania tych terenów, kiedy zwracaliśmy, to było już zresztą to wielokrotnie tłumaczone, czy to jest najkorzystniejsze z naszego punktu widzenia, również biorąc pod uwagę ilość tej zieleni, którą posiadamy w tym w obszarze. No i myślę, że jednak to nie jest rolą radnych, żebyśmy my określali parametry zabudowy, natomiast ja rozumiem intencje poprawki jako zwrócenie uwagi na funkcję, a przede wszystkim te pytania dotyczące zgodności ze studium. Bo jeżeli to nie będzie zgodne ze studium i ten plan będzie zaskarżony z tego też powodu, no to nie ma sensu, żebyśmy uchwalali złe prawo, tłumacząc, że to będzie mniejsze zło, bo to nie jest żaden argument. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Włodzimierz Pietrus. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy w pewien sposób zgodności ze studium obecnego projektu uchwały, a właściwie też z drugiego tematu, tym związanego, czy jest jakiś powód w zakresie tych dwóch działek do uchylenia planu w części czy w całości? To jest pierwsze pytanie. Czy pani prezydent widzi jakiś powód do uchylenia ze względu na interpretowanie choćby terenu UP? Natomiast drugie pytanie, czy pozostawienie projektu uchwały w tym projekcie pierwotnym rodzi jakieś teoretyczne skutki roszczeniowe, czyli wypłatę odszkodowań, ewentualnie z jakiego tytułu? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę o odpowiedź panią prezydent. Bardzo proszę. Odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące zgodności planu ze studium. Otóż studium mówi w taki sposób, ja zacytuję. Główne funkcje dla tego terenu to jest zabudowa usługowa, obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w szczególności w dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury, sportu i rekreacji, a także zieleni publicznej. Czyli jest to główna funkcja terenu, czyli jesteśmy zgodni z główną funkcją, jaka została dla tego terenu wyznaczona w studium. Nie ma podstaw do żadnych roszczeń, no bo nie ma podstaw takowych, bo wszystko, co jest zapisane w studium, w planie, jest zgodne ze studium, natomiast WZ-ki nie są podstawą do roszczeń. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Nie widzę.
Stwierdzam odbycie drugiego czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań. A jeszcze jest, tak, jeszcze jest pan do zabrania, ale to już poza, zabierze pan głos, już poza projektem. Bardzo proszę. Pan Andrzej Komorowski, bardzo proszę, przedstawiciel. Przewodniczący, witam, pani prezydent, Wysoka Rado. Pragnę zabrać głos w dyskusji nad poprawką pana Adama Kality, radnego miasta Krakowa, do projektu uchwały nr 1260 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obszaru Ugorek Wschód. Poprawka przewiduje zmianę przygotowanego projektu poprzez objęcie działki nr 755 kwalifikacją zieleń publiczna i przeznaczenie tej działki, takie jest życzenie pana radnego, pod zabudowę zespołem trzech budynków wielokondygnacyjnych o nazwie Domy Spokojnej Starości. Podstawą do wniesienia tej poprawki było zapewne dla pana radnego to, iż zapis o takiej treści znajduje się w wykazie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania. Znajduje się tam pod pozycją 477 uwaga spółdzielni mieszkaniowej Domy Pogodnej Jesieni. Ta uwaga składa się z dwóch części. W pierwszej znajduje się ogłoszenie, iż spółdzielnia rezygnuje z wnioskowanej wcześniej funkcji zabudowy mieszkaniowej, a miało tam powstać małe osiedle mieszkaniowe plus 7 domów jednorodzinnych. Zaś w części drugiej znajduje się zawiadomienie, że ma zamiar spółdzielnia wybudować na tej działce zespół domów spokojnej starości składający się z trzech budynków. Spółdzielnia Domy Pogodnej Jesieni zobowiązana jest uchwałą podjętą przez walne zgromadzenie członków tejże spółdzielni z dnia 20 czerwca 2011 roku do realizacji projektu inwestycyjnego opisanego przeze mnie wcześniej jako małe osiedle mieszkaniowe. I co ciekawe, obowiązek ten spółdzielnia do dzisiaj realizuje poprzez złożenie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Miasta Krakowa wniosku o wydanie warunków zezwolenia na działkę 755 przez 1. Wiem, że spółdzielnia nie wycofała tego swojego wniosku z Wydziału Architektury i Urbanistyki. Odstąpienie od tego zamiaru, jak chce w gruncie rzeczy poprawka pana radnego, wymaga jednak zmiany uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni, czyli wycofanie poprzedniego zamiaru na dużą inwestycję i zbudowanie tych trzech budynków. Oświadczam, że nigdy to nie nastąpiło, a w projekcie porządku obrad, którym dziś dysponuję, obrad zwołanego na 24 czerwca, a więc za 12 dni, kolejnego walnego zgromadzenia członków tej spółdzielni, nie ma punktu o zamiarze zmiany uchwały z 2011 roku. Nie ma także innego punktu o wprowadzeniu projektu z zamiarem budowy Domy Spokojnej Starości. W tej sytuacji poprawka pana radnego oparta jest na nieformalnym zamiarze grupy osób stanowiących zarząd tej spółdzielni, a w żadnym wypadku nie jest to zamiar członków spółdzielni. To czyni poprawkę formalnie wadliwą. Jej ewentualne przyjęcie
doprowadzi do zniszczenia ważnych walorów ekologicznych tej działki przedstawionych w czasie pierwszego czytania. Zapewnienie przedstawicieli ze strony spółdzielni o bardzo wielkim poszanowaniu dla zieleni na obszarze tej działki w czasie budowy domów spokojnej starości ma moim zdaniem wartość zapewnienia o kompromisie, jaki zachodzi pomiędzy siekierą a pniami drzew, czy pomiędzy klombami kwiatowymi a koparką mechaniczną. Powtórzę, jedynym celem podjętych przez spółdzielnie działań jest sprzedaż działki deweloperowi. Spółdzielnia nie jest bowiem zdolna ani majątkowo, ani w żaden inny sposób do prowadzenia inwestycji. Także nie jest zdolna do prowadzenia działalności w ramach tego, co nazywa zamiarem budowy domów spokojnej starości. Proszę zatem Wysoką Radę o uwzględnienie tych uwag i odrzucenie poprawki pana radnego Adama Kamicza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu jeszcze panią Laberhek Renatę. Dzień dobry. Witam pana przewodniczącego i szanowną Radę. Ja bardzo krótko chciałam się odnieść do przedstawionych przed chwilą wypowiedzi pana Bronisława Komorowskiego, który nie jest członkiem spółdzielni, nie mieszka w naszych zasobach, a doskonale mówi o przepisach spółdzielczych, które u nas są i obowiązują. Chciałam po pierwsze wyjaśnić państwu, że wygraliśmy sprawę apelacyjną odnośnie uchwały Walnego Zgromadzenia, gdzie sąd apelacyjny poinformował bardzo szczegółowo, że podjęta uchwała jest uchwałą kierunkową, która zezwala spółdzielni na planowane inwestycje. Chciałam również powiedzieć to, co tutaj padały pytania, o jakiej zabudowie mówimy. Mówimy o zabudowie 4 piętra, czyli 5 kondygnacji, 3 budynki dla starszych osób. Apeluję ponownie do państwa, do radnych, o podjęcie bardzo rozsądnej i rozważnej decyzji związanej ze zgłoszoną poprawką. Wręcz apeluję o przyjęcie jej przez państwa, ponieważ pozbawienie spółdzielni tego terenu jako terenu zielonego jest pozbawieniem majątku wszystkich członków spółdzielni. I bardzo proszę wziąć to pod uwagę. Teren ten jako działka inwestycyjna jest wart około 5 milionów złotych, a proszę odpowiedzieć sobie, ile jest wart jako teren zielony. Tak jak mówię, ostatni raz proszę o rozsądną z państwa strony decyzję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu. Stwierdzam odbycie drugiego czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań. Dziękuję.